Ta wystawa pokazuje 75 lat istnienia klubu, historii. Pamiątki zebrane zostały przez kibiców naszego klubu. Ich wielka praca, którą włożyli od kilku lat tygodni. Dotarli do wielu osób, które miały te pamiątki, trzymały w domach, miały swoje zasoby i się to podzieliły. Na pewno jest tu bardzo wiele ciekawych eksponatów. Myślę, że będzie duża ciekawostka dla kibiców sportu w Koszalinie. Wydarzenie, które się raczej nieczęsto zdarza i ja nie pamiętam takiego momentu, że można w jednym miejscu zebrać tyle pamiątek sportu koszalińskiego. 75 lat Warny Koszalin, nie tylko przecież klubu piłkarskiego, ale i także innych sekcji, które w tym klubie przecież funkcjonują, to na pewno i zaszczyt i chluba dla naszego miasta. Choćby wspomnieć, poza oczywiście piłką nożną, która naturalnie nam się z klubem Gwardia kojarzy, Mariana Tałaja. Przypomnę jedynego olimpijczyka, który reprezentował nasze miasto, zdobywając medal olimpijski, i cieszę się, że także na tej wystawie znalazło się miejsce dla Mariana. To oczywiście także długie lata działalności klubu piłkarskiego Gwardii Koszalin, który przecież reprezentuje nasze miasto już od wielu, wielu lat, z różnymi sukcesami. Były i lata świetności, było i trochę lepiej, było trochę gorzej, ale zespół ten zawsze nam się jednoznacznie z naszym miastem kojarzy. Dziękując panu prezesowi za zaproszenie, myślę, że tyle pamiątek klubu gwardyjskiego jeszcze nigdzie nie zostało zgromadzonych. Na pewno jest to piękna wystawa i z wielką przyjemnością w imieniu pana prezydenta Piotra Jedlińskiego wystawę z okazji 75-lecia klubu sportowego Gwardia Koszalin uważam za otwartą, gratulując organizatorom. Miło mi jest gościć przedstawicieli miasta, jak i przedstawicieli klubu Gwardia Koszalin. My jako spółdzielnia chcemy podtrzymać tą tradycję. Jak państwo już pamiętacie, udostępniliśmy swoje ściany do malowania muralu dla kibiców i ten mural jest największym muralem, który pokazuje nazwę Gwardii Koszalin, który został wykonany 3 lata temu. To udostępnienie sali też jest jakiś nasz wkład, żeby jednak ta kultura i sport krzewił się w naszym mieście. Prywatnie mogę powiedzieć, że też jest miło, gdyż moja córka Magda w latach 80-90 była członkiem Gwardii Koszalin w sekcji Judo. Także wspomnienia są i tak proszę, trzymaj dalej. Chciałem pochylić głowę nad moimi kolegami z przeszłości, wspomnieć tych, którzy nie żyją. Mam tu na myśli wszystkie osoby związane z gwardią, zarówno z mojej dyscypliny, jak i z innych dyscyplin. Mieliśmy masę sukcesów. Dzisiaj łezka mi się wokół kręci, oglądając te ściany. Chyba będę tu codziennie do końca wystawy, bo każde zdjęcie mi kogoś przypomina. Życzę wszystkim również wzruszeń, wspomnień, a do tych, którzy jeszcze mają jakieś pamiątki, apeluję o dostarczenie ich, bo kiedyś pójdą w zapomnienie, a szkoda, będzie jeszcze 100. rocznica, nie za długo. Także zapraszam. Samych zdjęć mamy prawie 6 tysięcy. Tutaj jakbyśmy mieli zrobić wystawę, to chyba byśmy musieli cały klub od prezesa wypożyczyć na tą okazję. I udostępnimy. I każde pomieszczenie po prostu byłoby inaczej poukładane tematycznie, związane z daną dyscypliną przede wszystkim. No i te masę zdjęć do oglądania, które pokazują, jak się tworzył sport w Koszalinie od 75 lat, bo to jest naprawdę piękna historia. Ja na przykład dzięki tej wystawie dowiedziałem się, że była tu też sekcja strzelecka, o której nie miałem zupełnie pojęcia, chociaż w Gwardii jestem od 86 roku, oraz sekcja piłki siatkowej kobiet, która też była dla mnie zaskoczeniem, że w latach 70. mieliśmy tutaj też i siatkówkę na hali sportowej. Zapraszam mieszkańców Koszalina do tego, aby przyszli, odwiedzili nas
jak sobie przypomną, że mają gdzieś w swoich zasobach jakieś pamiątki związane z uroczystościami, czy to piłkarskimi, bokserskimi, piłki ręcznej, strzeleckich, szczególnie nam zależy, bo mamy tylko jedną pamiątkę z sekcji strzeleckiej, żeglarskiej i piłki siatkowej, zapraszam, aby udostępnić nam na tą wystawę. Ona trwa przez miesiąc czasu. My to wszystko zapisujemy, oddajemy w takim samym stanie, jakim otrzymujemy od Państwa. Jeszcze raz serdecznie mieszkańcy Koszalina zapraszam na naszą wystawę. Jako kibic Barwy Koszalin chciałbym po prostu przekazać, że ta wystawa jest dowodem tego, że Gwardia jest sercem sportu i dumą Koszalina. Tyle, ile nam się udało zebrać tych wszystkich rzeczy, sala za mała się zrobiła, zmniejszyła się. I tak jak bym chciał wspomnieć jeszcze, miała być to wystawa zrobiona typowo stricte kibicowska, tak? Czyli wszystkich kibiców, co zebraliśmy od lat 90. do dzisiejszych czasów, pamiątki różne, czy to były bilety, proporczyki, czy szaliki, no wyrosło na taką, jaką tutaj właśnie widzimy wystawę. Przy tej wystawie udział brało w zorganizowaniu tej wystawy około 50 osób. Przede wszystkim, gdyby nie pan Jan Stasiuk, to tych rzeczy tutaj bardzo, bardzo wielu by nie było. Przede wszystkim duże podziękowania również dla pani Iwonki, dla pani Gosi, które są właścicielkami, szefowymi tutaj tego klubu, które tutaj rządzą, bardzo dużo nam pomogły. Podziękowania dla prezesa tutaj, pana Burzaka. I przede wszystkim zapraszamy wszystkich. Jesteśmy tutaj codziennie od godziny 16 do 19 z możliwością przedłużenia o 15-20 minut, gdyby ktoś się spóźnił. I jeszcze raz apelujemy do mieszkańców, czekamy na wasze pamiątki, wszystko to będzie udostępnione. A kolejna duża wystawa, już chyba możemy to powiedzieć, we wrześniu z okazji 55-lecia istnienia piłki ręcznej w Koszalinie, która również będzie organizowana przez nas, organizatorów tej wystawy, może w troszeczkę innym miejscu, troszeczkę większym miejscu. I mamy nadzieję, że do tej piłki ręcznej będziemy mogli dołożyć jeszcze więcej pamiątek związanych z całą historią klubu.